Zostało nam dokładnie 43 minuty do rozpoczęcia Hawczeli. Jak się czujesz przed? No słuchajcie, zupełnie niezestresowany, bo to wydarzenie będzie wspaniałe. Co tam było? Witamy was wszystkich na tegorocznej Hawczeli. Witamy! Co wy robicie? W sumie składamy balony w trójki i przyczepiamy je do ściany wszędzie, gdzie się da, żeby nasza przestrzeń wyglądała przepięknie. Od kiedy pracujecie, żeby tak pięknie to wszystko wyglądało dzisiaj? Ja przyjechałam o 10, ale wiem, że bardzo dużo osób przyjechało na 9. Tak naprawdę my już wczoraj zaczęliśmy po lekcjach, a dzisiaj od 9. I coś jeszcze zostało? Co teraz dopinacie już na ostatni guzik? Tak naprawdę jeszcze nam została z połowa balonu do szczepienia, ale to nie pokazuje się tego nikomu. I tak naprawdę już wszystko jest prawie gotowe. Myślę, że tutaj wszystko dobrze gra. Ostatnie po prostu tutaj doszlifowania w sekcji technicznej i wszystko będzie super, myślę. Panie szefie, czy jest pan skory udzielić nam wywiadu? Jestem skory. Jest pan skory. Jak pan się czuje, że za jakieś pół godziny zaczyna się Hawczela i co pan będzie robił na niej? Ciężko powiedzieć, ponieważ no, to jest stres połączony z no, oczywiście ogromną radością i podekscytowaniem. To jest... Właśnie widzę to ogromnym podekscytowaniem. Jakby to jest no, najlepszy oczywiście festiwal licealny, jak każdy wie, ale też no, jestem zestresowany, bo mamy poważne i bardzo ważne zadanie, żeby wykonać aż 3 filmy. Jakie filmy? Jest to ten właśnie reportaż, jest to kolejny film After Movie i kolejny to jest również reportaż. No dobrze, bardzo dziękuję, nie przeszkadzam w pracy. Maria Warszawska, wiceszefowa. Jak się czujesz z tym, że za chwilę zaczyna się nasz wspaniały druga edycja naszego festiwalu? Jestem bardzo podekscytowana, cieszy mnie bardzo, czekam na występ fam z niecierpliwością. F do A do M? Definitywnie, to jest creme de la creme. A co będziesz robiła? Co ty w ogóle tutaj robisz? Tylko się bawisz, czy też pracujesz? Troszkę pracuję, myślę, że będę na zmianę tutaj z operatorką jedną, operatorem drugim możliwe. Coś spod sceny, jakieś ujęcia. No a tak oprócz tego to trochę odpocząć i posłuchać dobrej muzyki. Czyli czekasz najbardziej na fam? Raczej tak, tak. Dzień dobry. Co ta uliczna? Gdzie pani idzie? Idę właśnie na... Mogę mikrofon? Idę właśnie na Hawczelę. Co to jest Hawczela? To jest festiwal muzyczny organizowany przez szkołę Hoffmanową. A jaki on jest? Zajęty. Nie mogę tak mówić. Jaki on jest? Jest bardzo fajny, bardzo dużo artystów utalentowanych tam występuje. Bardzo polecam ten festiwal. A na kogo najbardziej czekasz? Chodźmy, zmierzajmy już do tego festiwalu. Najbardziej czekam na Bartka Turskiego ze swoim zespołem. To był Assemble? Dokładnie. Proszę pani, czy pani jest z Hoffmanowej? Nie jestem z Hoffmanowej. A to przepraszam bardzo, czy ludzie z Hoffmanowej... Nie dostałam się. Ale to poczekaj, nie rozumiem. Festiwal organizowany przez Hoffmanową, a ty nie jesteś z Hoffmanowej. Czy ludzie poza Hoffmanowej mogą przychodzić? Czy to jest taki warszawski, taki popularny festiwal? Bardzo popularny, każdy może przychodzić, nawet ludzie z Maczka jak ja. Czy państwo widzą ten tłum? To jest jakieś 3 razy więcej niż rok temu było na naszej Hawczeli. Jak pani się podoba ten zespół, który teraz występuje? Na razie nikt nie występuje jeszcze. Prawda? No a jest. Przerwa. A już jakiś zespół występował? Tak, The Chambers. I jak się pani podobało? Super było. Super, coś jeszcze? Bardzo mi się podobała piosenka do młodszego brata. Bardzo lubię takie piosenki. Utożsamia się pani z tym? Nie mam młodszego brata, ale może kiedyś. Czyli podoba się pani bardzo? Tak, na razie super jest. Czy mi się zdaje, czy pani była rok temu? Byłam. Jak pani ocenia na razie? Czy jest jakiś progres? Podoba mi się, że są covery piosenek już znanych, także przynajmniej coś będę znała. Dobrze, bardzo dziękuję. A jak byś miała porównać Hawczelę rok temu i teraz? Czy coś, jakieś zmiany dostrzegasz? Jakieś zmiany? Wydaje mi się, że w tym roku podobają mi się minimalnie bardziej dekoracje. Mam wrażenie, że jest tego po prostu więcej i lepiej. To pewnie wnioski z zeszłorocznej edycji. I to w głównej mierze, jeśli chodzi o muzykę, to zobaczymy dopiero po występach. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Jak oceniasz ogólnie nasze dekoracje, bo która sekcja dekoracyjna tworzyła? Bardzo fajnie, w sensie tak trochę vibe Coachelli. No właśnie o to chodzi, bo to Hawczela. Wiem. I też fajne te balony tutaj są w przejściu w sensie szkoła, nie wiem co to jest. Teatr. Teatr jest też ozdobiony, więc nie tylko tu na zewnątrz. Bardzo mi się podoba ten baner tutaj, ten taki... No to jest mega.
bo jakby to raczej nie jest mega łatwe do zorganizowania. Rok temu tego nie było, więc to jest nowość i mnie też to naprawdę powaliło z nóg. No, daje taki vibe, naprawdę. Pasuje do tych balonów, napis piękny. Nie, bardzo fajnie i te miejsca tak trochę a la schodki, więc... No to cieszę się, że Ci się podoba, życzę mi wspaniałej zabawy. Dziękuję. Godzina 23, nasza chwczela już dobiega końca, prace porządkowe trwają, a my dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam za spędzenie tego czasu z nami, za oglądanie naszego reportażu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się za rok. Dla Was mówiła Maria Bieniek z Chowczeli. Czy to się... Dziękujemy za wywiad. Idziemy, nie. Proszę, ale proszę, ja sobie już skończyłam. Proszę.